Čema, tu jest Erik. Nagrywamy odcinek, odpinamy z pasji i postaram się, żeby sam odpowiadał wszystkie pytania i żeby się wam lubiło. Nie, nie jest to takie moje. Ja mam żonę i synka, także Polki teraz na razie mnie nie interesują. Było ciężko po tej sytuacji, ale potem się udało i z 20 metrów trafić bramkę, także to jest piłka, no wszystko jest możliwe. Tak, jak fan przychodzi, no to nie ma problemu. Zostajemy chyba i po treningu i damy jakieś wrzuty wolne. Nie wiem, czy w tym sezonie zrobimy wszystko przez to, żebyśmy wygrali tyle meczów, ile jest możliwe. I czy będziemy mistrzami, no to zobaczymy na końcu. No, ja się dogaduję ze wszystkimi. Ja chyba najwięcej czasu jestem z Piotrem Połczakiem, z Rimaniakiem, z Denisem Rakelsem. No to tak, no. Tak jak kibicuję Realu Madryt, no to bym poleciał gdzieś tam na Santiago Bernabeu i sam się zapytał o roboty. Moim ulubionym piłkarzem był Ronaldo z Brazylii. No i ten już nie gra, troszkę już gruby. Nie, no fajny piłkarz to był. Zdobywać punkty, no. Nie wiem, no ciężko, nie, mam nadzieję, że trener ma. No żartuję, codziennie, no bo po słowacku coś im gadam i nie zrozumieją i się mi śmieją, nie, no i... Ale tak dla mnie jest żartowny polski język, no to jest to samo. Najlepsze, no kibicują, dopingują nas co w meczach u siebie, tak i na wyjazdach, no to mnie się bardzo podoba. No i jeszcze nie, co, no właśnie przed meczem zawsze się to gra, no to słyszałem już, ale nie znam jeszcze cało, nie dam rady. Fragment wiem, że tam coś Kraków, to stolica polska, no to tak początek, no. No tak, no ja słyszałem, że już jak sam umiał chodzić, już sam kopał do piłki jak mój mały synek, no to jest to od początku widać, że go to interesuje i tak było i u mnie. No, to ciężkie pytanie, no. Ale teraz jestem tylko królem strzelców na treningach. Dużo ma takich miejsc, no. Mnie się podoba na rynku. Wawel bardzo piękny jest. To chyba Kazimierz, tam niedaleko mieszkam, no. Dużo. Kraków bardzo ładne miejsce. Chyba tata, no. Nie grał na jakimś... jakąś ekstra klasę albo coś, no ale grał piłkę, to zawsze mnie mama brała na mecie, no o tego. Jakby nie, no to by sam szukał jakiś biznes, żeby sam łatwo ku pieniądzom przychodziło. Wystarczy się zapytać, hej, już on sam odpowie Krakowie, albo coś tam, kto wygrał mecz, też wie, już wszystko zna. No chyba w kolorach Kaiserslautern ostatni mecz przeciwko Freiburgu. To była najładniejsza bramka, gdzieś na YouTube jest jeszcze do znalezienia. Nie kojarzę, co to jest, ale na pewno się mi podobają. Mnie się wydaje, że najbardziej sam mówił o AC Milan, no nie udało się. Już zwykły jestem z Niemiec, nie dali rady z Jędrysiek i zawsze się zapomniam i tutaj mówię Jędrysiek, a nie Jędrysiek. Na Słowacji powiem Jędrysiek. Jak jestem sam, no to na PlayStationie mnie bawi albo książki czytać. No, tam dużo mafia, coś tam, no tam rady z takimi, no. Brinzowe haluszki lubię bardzo, ale ja nie umiem tego zrobić. Mnie się uda tak herbata, można szpagety jakieś zrobić, ale brinzowe haluszki najlepsze na świecie.
Nie mam jeszcze w Polsce takiego, że i to, to jest to moje, to lubię, wiesz? Jem tutaj, gdzieś idziemy, albo ktoś mi powie, pójdź, idziemy, ale nie mam jeszcze takiego, żeby się sam znalazł i od razu się uczył tego nazwą, nie? Nie było dużo takich sytuacji, że jestem z strzelił karnego, ale udało się i to, no, do 5 minut strzelił jestem następnie bramkę, no i było fajnie. Jak wbiegnie żona pierwsza do sklepa, jeszcze jak ten, kto sprzedawa, no, sprzedawa do Lucy, tak, no. Tak żona jest pierwsza w sklepie, no to cię jest spalony, no, musi pierwszy być ten, nie? To jest spalony dla żony. No nie dużo, jak to wygląda na boisku. Naprawdę, aj dużo roboty jest tam, no, a jak to na boisku nie jest tak widać. Nie wiem, już mam tyle lat, że już tak nie mam jakieś takie w głowie, że co. Jestem tutaj w Krakowie i mnie się podoba, żeby tak jeść, a i 5 lat było. Po ostatnim występie Cetnarskiego już nie dam rady, no. To już by sam przegrał i to nie lubię. Lepiej zaszlemy tam Rakelsa. Co jest to spalony, no. Dziękuję za pytania, kibice, i mam nadzieję, żeście mi zrozumieli wszystko, bo mój uczyciel Denis Rakels, uczyciel polskiego języka, nie idzie nam to bardzo, no i mam nadzieję, że się zobaczymy na stadionie.